6 listopada odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Moszczenica, podsumowująca kolejne 4 lata działalności samorządu gminnego. Sesję rozpoczęła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Warzecha od powitania przybyłych gości. Ważnym punktem tych ostatnich obrad było wręczenie nagród wójta gminy Moszczenica, a otrzymali je Dominika Markowicz za działalność w dziedzinie kultury fizycznej. Przyznaję pan nagrodę w obecności wszystkich tutaj. Naręcznikiem do tej nagrody o charakterze pisemnym jest także biała koperta, którą w obecności kobiety otwierał niezamienne, ale jest tam konkretny załącznik finansowy. Gratuluję i życzę, żeby ci warunki pozwoliły, ażeby sukcesy powielać, może z jakąś krótką, kilkumiesięczną przerwą. Wszystkie dziękuję dobrze. Bardzo. Oraz radny powiatowy dr Bogusław Lenart w dziedzinie kultury. Boguś, ze słowami podziękowania za to, co dobrego zrobiłeś dla Moszczenicy w tych dziedzinach wymienionych. Oczywiście załącznikiem jest biała koperta, też nie będziemy jej przeliczać, ale gratuluję wspaniałej postawy, bo jesteś takim wielkim Moszczenicą. Bardzo nieprzewidzianym i miłym gestem było przekazanie swojej nagrody przez Bogusława Lenarda na rzecz Zespołu Szkół w Staszkówce. Panie doktorze, pana praca została doceniona jako radnego powiatu tutaj w Moszczenicy. Otrzymał pan nagrodę wójta gminy i przy tym samym bardzo miły gest, kolejny zresztą w stronę szkoły w Staszkówce. No wzruszyłem się, bo okazuje się, że jestem zasłużonym i wzruszyłem się dlatego, że tutaj środowisko miejscowe z gminy Moszczenica doceniło między innymi mało znany mój dorobek naukowy. To jest wiedza dość hermetyczna dla większości. Natomiast no, bardzo ucieszyło mnie to tutaj wynagrodzenie. Nagroda wójta, hojna nagroda pieniężna za wspieranie działań w dziedzinie kultury, głównie w Zespole Szkół imienia Jana Pawła II w Staszkówce. No ale to faktycznie wpisuje się w działalność radnego i tutaj jakby nie mam poczucia, że to wyróżnienie za to było aż tak konieczne. No, w związku z tym nagroda poszła oczywiście dalej na wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, bo warto w szkołach w Staszkówce rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, wśród uczniów jest dynamiczny. Coraz więcej książek wypożyczanych z biblioteki szkolnej, coraz więcej książek czytanych, ponieważ można przy okazji organizacji różnych konkursów czytelniczych dobrze odnieść dobre, pozytywne wrażenie, że te książki są nie tylko wypożyczane, są czytane ze zrozumieniem i są lubiane. Na pewno warto wspierać czytanie tradycyjnych, papierowych książek. Podczas sesji obecny był także starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz, któremu wójt wraz z radą gminy podziękowali za współpracę. Czwartkowe obrady w takim gronie były doskonałą okazją, aby porozmawiać i podsumować 4 minione lata działalności gminnego samorządu. Panie wójcie, trwa ostatnia sesja Rady Gminy, ostatnia tej kadencji. To już 6. kadencja samorządu gminnego z paroma miłymi bardzo niespodziankami. W dniu dzisiejszym mieliśmy wśród gości zarówno starostę powiatu gorlickiego, 2 radnych powiatowych, mieliśmy także laureatów nagród okolicznościowych wójta gminy. A jest o czym rozmawiać, jest co podsumować i efekty tej naszej 4-letniej pracy są chyba widoczne, niezaprzeczalne. Aczkolwiek zawsze czekamy jako my samorządowcy na jakieś wyrazy uznania ze strony samych mieszkańców, bo to jest dla nas najważniejsze. A takie najwyższe osiągnięcia przez te 4 lata? Na pewno myślimy cały czas, że to jest wielki program sanitacji wsi związany z budową oczyszczalni ścieków, z budową sieci kanalizacyjnej. Obecnie mamy prawie 700 budynków podłączonych do kanalizacji. 2 wielki sukces to program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
bo około 700 rodzin już posiada ten tak zwany darmowy internet. I trzecia wielka sprawa to chyba stan nawierzchni naszych głównych dróg powiatowych, wojewódzkich, plus chodniki, które udało się wykonać, plus takie zabiegi estetyzujące jak odnowa centrum Moszczenicy i Staszkówki. To w ogóle inaczej wygląda w tej chwili i Moszczenica, i Staszkówka jak tych kilkanaście lat temu. Z tego jesteśmy naprawdę dumni. Ogromne sukcesy, jednak w internecie nie brakuje komentarzy szkalujących wójta, radę gminy. Jak pan wójt może się do tego odnieść? Takie jest życie nasze samorządowców, że musimy się uzbroić w cierpliwość i nie możemy zaprzeczyć wydawania także tych negatywnych opinii. Nie są one w pełni uzasadnione i nie stanowią dla nas żadnej radości. Natomiast sama moja ocena tych... Nazywam ich pieniaczami internetowymi, którzy piszą nieprzemyślane, niesprawdzone informacje. Jest wyłącznie negatywna. Jak to kiedyś z bólem skontestowałem, w historii Polski takie pieniactwo było przyczyną rozpadu Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Myślę, że teraz aż tak źle nie będzie. Kiedy następna sesja już po wyborach samorządowych? Planowana będzie na przełom listopada i grudnia po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborczych. I jak zwykle zaczynamy od zaprzysiężenia radnych. Podamy oczywiście do publicznej wiadomości, kiedy to będzie.